Dobry wieczór Państwu, serdecznie Państwa witam. Kolejne pytanie, a w zasadzie dwa pytania, na które chciałbym odpowiedzieć. To są też pytania spod filmów. Czy w przyszłym życiu, czytam tak jak ono oryginalnie było tutaj zapisane, nic nie zmyślam. Czy w przyszłym życiu dalej będzie możliwość kochać się ze swoją żoną? Jak rozumiem, kochać się chodzi o pożycie seksualne, dlatego że dalsza część dotyczyła właśnie kontekstowo tego właśnie zagadnienia. I połączyłem to z drugim pytaniem od innej osoby. Nefilici to byli potomkowie aniołów? No więc zachęcam, żebyśmy otworzyli Mateusza 22 rozdział. Mateusza, rozdział 22. 30 werset. Czytam z najlepszego polskiego przekładu Nowego Testamentu, wydanego przez Trynitarne Towarzystwo Biblijne. Dwadzieścia 2:30 Mateusza. Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić, ani za mąż wychodzić nie będą, ale będą jak aniołowie Boży w niebie. Czyli widać wyraźnie, że zmartwychwstanie jest tu wymienione, żeniaczka, wychodzenie za mąż i porównanie do aniołów Bożych w niebie. I to jest fragment rozmowy Pana Jezusa z Saduceuszami, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie. Dnia onego przyszli do Niego Saduceusze, którzy mówią, iż nie masz zmartwychwstania, i pytali Go, mówiąc, nauczycielu, Mojżesz powiedział, jeśli kto umrze nie mając dzieci, to brat jego prawem powinowactwa ma pojąć żonę jego i wzbudzić potomstwo bratu swemu. Było tedy u nas 7 braci. Pierwszy, pojąwszy żonę, umarł nie mając potomstwa, zostawił żonę swoją bratu swemu. Podobnież drugi i trzeci, aż do 7. A na ostatek po wszystkich umarła i niewiasta. Przy zmartwychwstaniu tedy, któregoż z tych 7 będzie żoną, gdyż ją wszyscy mieli. A odpowiadając, Jezus rzekł im, błądzicie, nie znając Pisma ani mocy Bożej. Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić, ani za mąż wychodzić nie będą, ale będą jak aniołowie Boży w niebie. O zmartwychwstaniu zaś czy nie czytaliście, co wam powiedziano? Od Boga mówiącego, jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. I usłyszawszy to, lud zdumiał się nad nauką Jego. Czyli widzimy wyraźnie, Pan Jezus uważa, że ta sytuacja, którą przedstawili tu Saduceusze, jest nieistotna po zmartwychwstaniu. No i to jest po prostu oczywiste, że ta łączność między żoną a mężem jest tylko tu na ziemi i dotyczy tylko i wyłącznie naszych ciał. Oczywiście ona jest potrójna, duchowa, duszebna i cielesna. Natomiast wraz ze śmiercią ciała kończy się. Wraz z pochwyceniem kończy się. Nie będzie już męża i żony w niebie. I co do tej drugiej części, nefilici to byli potomkowie aniołów. No wiadomo, aniołowie nie mają narządów płciowych, nie mają płci, więc nie mogliby mieć żadnych potomków. To jest mit pochodzący z apokryficznej księgi Henocha, która też doczekała się mojej recenzji tutaj na kanale. Oczywiście jest to stek bzdur. Nie ma takiej możliwości i niektórzy fałszerze Słowa Bożego zaciągają z Księgi Henocha te bzdury i próbują przy tym interpretować Biblię, co oczywiście skazuje ich na to, że są pogrążeni w błędzie. Należy się od tego typu fałszerzy trzymać jak najdalej i od ich twierdzeń.
Drugie miejsce to jest Marka 12:25, Marka 12 rozdział, 25 werset. Albowiem, gdy zmartwychwstaną, ani się żenić, ani za mąż wychodzić nie będą, ale są jak aniołowie w niebiesiech. I tutaj oczywiście też jest inaczej przedstawiona ten kontekst. I przyszli do niego saduceusze, którzy mówią, iż nie masz zmartwychwstania, i pytali go, mówiąc: Nauczycielu, Mojżesz nam napisał, jeśli czyj brat umrze i zostawi żonę, a dziatek nie zostawi, żeby brat jego pojął żonę jego i wzbudził potomstwo bratu swemu. Było tedy siedmiu braci i pierwszy, pojąwszy żonę, umarł i nie zostawił potomstwa. I drugi, pojąwszy ją, umarł, lecz i on nie zostawił potomstwa. Także i trzeci. A tak ją pojęło siedmiu braci i nie zostawili potomstwa. Na ostatek po wszystkich umarła i niewiasta. Przy zmartwychwstaniu tedy, gdy powstaną, któregoż z nich będzie żoną, bo siedmiu ich miało ją za żonę. I odpowiadając, Jezus rzekł im: Czyliż nie dlatego błądzicie, że nie znacie Pisma ani mocy Bożej, albowiem gdy zmartwychwstaną, ani się żenić, ani za mąż wychodzić nie będą, ale są jak aniołowie w niebiesiech. O umarłych zaś, że będą wzbudzeni, nie czytaliścież w księdze Mojżesza przy krzaku, jak Bóg do niego mówił i rzekł: Jam jest Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale Bogiem żywych. Wy przeto bardzo błądzicie. Więc widzimy jednoznacznie, w dwóch miejscach Pismo wyraźnie potwierdza, czyli w przyszłym życiu, czy dalej będzie możliwość kochać się ze swoją żoną? No nie tą miłością cielesną, tak? Czyli to już jest tylko związane z ciałem. Nowe ciała nie będą miały w ogóle tego aspektu tutaj znanego nam ze starego stworzenia. Nefilici to nie byli potomkowie aniołów, ponieważ aniołowie nie mają żadnych potomków. Aniołowie są duchami, jak to mówi Hebrajczyków, pierwszy rozdział. Hebrajczyków, pierwszy rozdział. Czternasty werset. Czyż nie wszyscy są, no właśnie od 13. A do któregoż kiedy z aniołów rzekł: siądź po prawicy mojej, dopóki nie położę nieprzyjaciół twoich pod nóżkiem nóg twoich? Czyż nie wszyscy są duchami służebnymi posyłanymi na posługę z powodu tych, którzy mają odziedziczyć zbawienie? Więc generalnie nie ma możliwości, aby duch, który nie ma ciała ani krwi, po prostu miał tego typu możliwość, czy to urodzenia komuś dziecka jako żeńska postać anioła, czy też aby spłodzić komuś dziecko jako męska postać anioła, bo aniołowie nie są nam przedstawieni przez Pismo jako posiadające płeć. Zresztą to by wtedy barierę gatunkową też naruszało i co za tym idzie, byłoby to kompletnie, no w ogóle nie da się tego w żaden sposób potem interpretować, dlatego że to jest kompletny wymysł jakichś szalonych głów rozgrzanych do czerwoności przez różnego rodzaju brednie. Trzeba się od tego typu szaleństw trzymać jak najdalej. Więc zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków. Jeśli uwierzysz Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony i wtedy takie głupie pytania coraz rzadziej będą ci przychodzić do głowy, aż całkowicie zanikną, bo to nie są dobre pytania. Dziękuję za uwagę. Czytajcie Biblię, Słowo Boże. Niech Wam Bóg błogosławi. Jeśli ktoś ma życzenie otrzymać Nowy Testament, proszę napisać do mnie SMS-a 739089088. I e-maila mogę też podać cms@onet.pl. Możecie do mnie pisać, chętnie odpowiem.
na pytania, jeżeli zadacie je pod filmem, albo możecie też SMS-ować. Jeśli ktoś nie ma Nowego Testamentu, proszę mi podać tą informację, chętnie wyślę, jeśli będę miał wolny egzemplarz. Z Bogiem.